Cześć, witam na kanale, z tej strony Voicim, a to jest szóste spotkanie z Ground Cities Skylines. W dzisiejszym odcinku chciałbym zająć się zabudową ostatniego fragmentu tej wyspy, który nam tutaj tak naprawdę został. I chciałbym tutaj utworzyć taki kamieniczkowy trochę europejski styl. I dodatkowo chciałbym umieścić tutaj zimowy rynek. Więc myślę, że tutaj było takie fajne miejsce, to było takie centrum tej wyspy. Bo rynek, taki rynek, to ja bym zrobił gdzieś na tej największej wyspie, czyli gdzieś tutaj. Natomiast jeśli chodzi właśnie o to, to ja bym to sobie zrobił w tym miejscu. Jeszcze jedna sprawa. Odblokowałam sobie wszystkie kamienie milowe, czyli już tutaj nie mam żadnych ograniczeń. Mam wszystkie kamienie milowe już odblokowane. Żeby nie było, wszystko jest, więc no. Dobra. Myślę, że przejdźmy do budowy. Ja bym to może zrobił takimi drogami. Chciałbym też, żeby to centrum było może jednokierunkowe. Ja bym to sobie zrobił może troszkę jeszcze oddalił, żeby to nie były tak skrzyżowania blisko siebie i ewentualnie, żeby też było trochę odstępu. Dobra, może ja bym to zrobił jako prostą drogę. Gdzieś może, nie wiem, może troszkę jeszcze jednak wyżej. Najwyżej to skrzyżowanie zburzymy. Ej, ale nie, czekajcie, anarchię muszę sobie wyłączyć. To miejsce jest już zajęte. Dobra, to zróbmy to może stąd. Dobra, ja myślę, że to tak mogłoby być. Potem to tak. I tu już troszkę pokrzywić, nie bym poszedł. Może odrobinkę wyżej. I może jednak trochę... No nie wiem, tak? Tylko, że... Jezu, ta anarchia mi się jednak przyda. To jakby to zrobić? Czy tak? Może tak na lekkim łuku i tak samo może z tej strony. Tutaj bym zrobił trochę bardziej ten łuk taki, o. I wtedy tutaj bym to tak wyjął sobie. Tak. I tu już by doszło do tego skrzyżowania ponownie po prostu. O. Mniej więcej gdzieś tak. Myślę, że to by było takie dosyć fajne. I teraz byśmy to zbudowali sobie takie drogi, myślę, że proste już. A co ja zbudowałem? Drogę z... O matko, drogę z siecią trakcyjną. Na tej sieci trakcyjnej nie chcę wcale. Przebuduj mi to wszystko. I to jest krzywe. Nie, nie, nie. Krzywe to nie może być, bo mi to po prostu nieładnie wygląda. Zbóż mi to. I postawmy to porządnie. Mam jeszcze modę na budowanie rąk. Też sobie zainstalowałem. Nie, dalej to jest krzywe. Mamy modę na budowanie rąk. Więc na pewno... Więc to na pewno stanie się łatwiejsze i w mieście będzie więcej rąk. Dobra, ja myślę, że może tak. Może potem od tych. Czekajcie, tylko tak, żeby to ładnie wpykło. O, może tak. On to dał jakoś mniej więcej. Ale nie, po prostu. Niech to wyjdzie totalnie prosto. Może tak. I jeszcze może jedną drogę bym dał tak. Natomiast tutaj po tej stronie zostawiłem jeszcze miejsce na ten zimowy rynek, bo... Na ten zimowy rynek właśnie. Taki kawałek muszę zburzyć, żeby go tutaj dołożyć. Natomiast tu zostawił trochę miejsca na ten zimowy rynek. Tutaj właśnie byłoby to, myślę, że dobre miejsce, bo to się tutaj zmieści, bo sprawdzałem już. Ja się sprawdzałem wielkość i wiem, że to się tu zmieści. Dobra, tu zróbmy może taką drogę. Znowu coś tutaj wyszło, bo chyba z połączeniem, nie? Właśnie. Tak, gra tutaj czasami, w sensie ten mod tutaj po prostu czasami robi takie psikusy, ale to mniejsza z tym. Dobra, zróbmy to może od tej strony, będzie ładniej. Może w miarę równolegle do tego. Chociaż w miarę, nie musi być idealnie, ale niech będzie chociaż w miarę. I teraz stąd byśmy jeszcze zrobili połączenie tutaj. I stąd już może bym zrobił może jeszcze jakieś drogi o tak. Bardziej. Tylko nie za długie. Takie już bardziej o. Gdzieś myślę, że tak. I tak. I to by było myślę, że takie bardzo ładne w miarę centrum. Trochę krzywe są te drogi. Nie, one mi się tutaj nie podobają. To jednak nie tak, tylko może jakoś lepiej byśmy sobie to zrobili. Może bardziej krzywe drogi by tutaj się sprawdziły. Może bardziej krzywe drogi, ale wyłącznie ten buldozer, bo mnie tu w
skórze i teraz może mnie robił bardziej o tak. O, jakoś tak z tą drogą, może o tak byśmy zakończyli. To byśmy mogli w sumie zrobić o połączenie na przykład. Jakieś tutaj drobne kamieniczki też dać. Tam bym może dał jakoś tak. I to w sumie mogłoby być na tyle w sumie, myślę, że tu już by dalej nie szła dobra droga. I teraz podalibyśmy tutaj wodę, oczywiście grzaną, bo to jednak ma być centrum wyspy, więc tutaj jest potrzebna grzana woda. Więc dajmy to pod tą drogą. Dajmy to potem pod tą drogą, pod tą drogą, pod tą drogą. Tutaj i tutaj. I w drugą stronę dajmy to tak. Dajmy to tak. I dajmy to dotąd. Czy to jest tu połączone? Chyba nie. Zatem ten tak będzie dłużej. Jeszcze raz go tu spróbuję połączyć, bo to coś, żeby tutaj nie wyszło. Właśnie. Tu i tu bym to podłączył. Czekajcie. To może gdzieś tutaj, żeby było. I teraz jeszcze bym tutaj zrobił oczywiście jakiś kawałeczek tej grzanej wody, żeby to się tu wszystko zgadzało. Tutaj i może na przykład tutaj. Z drugiej strony bym to zrobił o tutaj. Zus się. Znowu coś tu jest nie tak. Zróbże to chociaż raz porządnie, no. Dobra, niech będzie o tak. I jeszcze bym zrobił coś tutaj. Może na przykład tak. Dobra. I teraz byśmy w końcu ich tu jeszcze wprowadzili, z tym, że jeszcze bym tutaj zrobił nie to, tylko tak. I to bym dał prąd, żeby potem nie było problemów. Mam już te podziemne linie sobie tutaj, podziemne takie budyneczki sobie po prostu ściągnąłem i teraz je mam. Dobra, jedźmy może już z tym. Tak, myślę, że w środeczku niech będą. Tu też śmiało mogą być w środeczku. Może to będę tym pędzelkiem tutaj zaznaczać. O, dobra, to niech będzie tutaj. Tutaj też niech będą. Teraz tak, tutaj z boku bym zrobił cały pas takiego handlu grubego. Ale nie, przy głównej ulicy nie. Przy głównej ulicy to ja żadnego takiego handlu nie chcę, chcę tylko przy tej. Tutaj nie będę nic robił, bo są mieszkania, więc nie będę tutaj hałasował. Z tej strony bym zrobił może drobny handel przy tej rzeczce. I tutaj tak samo. Właściwie tutaj też mógłby być ten handel. Właściwie tutaj na całej... O, tu mogłoby być dużo tego handlu. Tutaj też. Tu, tu, tu i jeszcze do... Właściwie do samego... Może nie do samego skrzyżowania, ale gdzieś dotąd. Jeszcze tylko wymaszmy to, żeby było równo. Dobra. I teraz po drugiej stronie bym to jeszcze zrobił. Po drugiej stronie bym zrobił podobnie, czyli... Może nie od samego, czekajcie, może nie od tej strony. Z tej strony było trochę wolnej przestrzeni. Może jakieś biura bym zrobił. O, to jest dobry pomysł. Zróbmy im tutaj na trzy krateczki biura. Niech mają. I teraz to by było dobre. A z tej strony już bym nam dał wszystko na kamienicę. O, sobie proszę bardzo, macie. Tylko jeszcze będzie trzeba zmienić styl dzielnicy. Żeby się tutaj to przypadkiem nie zrobiło jakoś inaczej. I tutaj to wszystko. Tylko, że może bym to zrobił już tym pędzlem, żeby tutaj, o, nie robić trochę tego na odwal. Tutaj, tutaj, tutaj to wszystko, o. Niech będzie, z tej strony bym nie dawał, a co to w ogóle jest tego budyneczek? A to jest szkoła średnia, dobra, to szkoła średnia, to niech sobie będzie. I z tej strony może bym jeszcze zrobił trochę tego grubego handlu, o. Troszeczkę niech też będzie. Ale nie za dużo, dobra. Teraz wyznaczmy im tutaj dzielnicę, żeby mieli to wszystko. Zamaszmy im dzielnicą, żeby to wszystko było w stylu europejskim, bo to tutaj tak ma być. I teraz ja bym tutaj chciał, obojętnie jaka nazwa, jak macie właśnie jakieś pomysły na nazwy ulic albo dzielnic, to śmiało, śmiało dawajcie, ja na pewno skorzystam. Dobra, to myślę, że powinno się zacząć budować. Niech się tutaj zabudowuje powoli. I co? Może byśmy to jeszcze zrobili, gdybym właśnie zaraz byśmy się tym rynkiem zajęli. Tylko ja bym zobaczył, co z tymi śmiećmi. A co tutaj chodzi? Bo tutaj widziałem, że to się już opróżniło. To możemy tu zlikwidować. I dajmy im tutaj
Handel, dajmy tutaj, o właśnie, zróbmy tak. Natomiast z tymi śmieciarkami, bo jaki treści to jest problem? To jest w ogóle jakiś problem, to jest po prostu... Czekajcie, zaraz zerkniemy sobie na śmieciarki, tu są. Można by tu w sumie zostawić jakieś wysypisko jedno i może, o, może ten zakład przed... Co to jest? Co to? Kosztem tej jednej spalarni, ale myślę, że to jest koszt, żeby podnieść, ja po prostu tą spalarnię stąd... Ale powiedziałem, że chcę tą spalarnię stąd wywalić. Tylko muszę to zrobić trochę bliżej, bo tutaj mi to... Jezu! No nie chcę tego zwracać, chcę to odrzucić. O, tak. Dobra, będzie okej. I powinno pójść. Ja bym może jeszcze troszkę zostawił ewentualnie w tą... chcę to zostawić w tą stronę bardziej, o. I powinno zacząć działać. I powinna się ta sytuacja ze śmieciarkami ogarnąć. Następną, o, tracimy, niedobrze, ale zwiększmy podatki, bo myślę, że podatki tutaj, o, właśnie. Ci powinni zaraz być podniesione i byłoby ok. Bo to jeżeli tutaj nie dają żadnych, mają nam dawać i tyle. Dobra, i teraz ja bym tu zrobił może linię autobusową, bo w przyszłości może chciałbym tutaj puścić... Wody nie dałem? Nie, no jest woda. Aha, bo tu się nie łączy, tak? Tu jest coś, jakiś problem chyba. Poczekajcie, tu muszę zobaczyć. Czy to tak pójdzie? Teraz jest... Pyka, pykło. Tylko coś jest, aha. Zużycie ogrzewania jest większe niż... Zaraz, moment. Chwila. Dajmy tutaj może kotłownię miejską tym razem. I dajmy może to w tej lokalizacji. I ja bym to po prostu połączył z tym. O, myślę, że to powinno pójść. A w tej strefie przemysłowej ewentualnie jakieś będę miał grzanie budynki i tyle. Co bym dalej zrobił? Dalej to tutaj bym zobaczył właśnie. Nie ma w ogóle dostępności wody, a nie chcę im zwiększać budżetu, tylko po prostu damy to w taki sposób zrobimy. I dołączymy to w ten sprytny sposób. I powinno pójść. Jeśli chodzi o uzdatnianie ścieków, to myślę, że dajmy może taką zaawansowaną wewnątrzlądową oczyszczalnię wody gdzieś w tym miejscu i po prostu ze sobą połączmy i powinno być ok. Kiedyś zrobimy taką strefę komunalną jak w pierwszym sezonie, ale to nie wiem jeszcze gdzie, jeszcze będzie trzeba o tym pomyśleć. Na razie to skupmy się nad rozbudową miasta, żeby to szło. Te budynki dalej wody nie mają. Czekajcie. Ale ja chcę grzaną, bo jak wszyscy mają grzaną, to nie będzie grzana. Tylko jaki tu jest problem? Jaki tutaj jest problem? Czekajcie, teraz stąd spróbuję. Oj, tu czekajcie, bo sobie widzę jakiś duży problem z tym, żeby to połączyć. O, dobra, udało się. I powinno się już teraz udać. O, dobra, wszędzie płynie, więc jest okej. Dobra, i tu sobie jakoś widzę, wszyscy radzą, więc tym jest okej. Teraz ja bym tutaj zrobił ten zimowy rynek jeszcze. Zająłbym się tym zimowym rynkiem, o, w taki sposób. No sorry, kamieniczki, ale część z was pójdzie. Nie wiem ile i połączyłbym to może od razu z tym, bo to była droga jednokierunkowa. O, gdzieś w taki sposób. I teraz postawiłbym sobie ten rynaczek gdzieś tutaj. Może na środeczku mniej więcej. O, i powinno to ładnie tutaj wyglądać, z tym, że jeszcze bym to zrobił dookoła takimi drogami jednokierunkowymi. Wodę zaraz podłączymy. Tylko najpierw bym to sobie tutaj opluł właśnie. W taki sposób. I tutaj. Aha, z tym, że to się tutaj do końca nie połączyło, tak jak bym chciał. Ale już podłączamy. No, podłączaj się. Podłącz się, na jaki masz problem. O właśnie, teraz to wywalamy. I teraz tutaj damy im to. I teraz zaciągniemy. Tutaj może być grzana woda. Niech mają. Problem powinien zniknąć.
Teraz bym tutaj im dostawił parę parkingów. Tutaj mam parkingi. I może parking. Teraz mi to walną wam tutaj dookoła. Tutaj niech będzie jakiś, potem niech będzie tutaj. Tutaj, żeby tu było tych parkingów dużo, żeby mieli. Po prostu niech mają w tej strefie też trochę parkingów. Myślę, żebym dał może też jakiś parking tutaj, jakiś parking pojedynczy tutaj, żeby też trochę parkingów było. Gdzieś może tutaj bym jeszcze dał jakiś parking, żeby też, o może gdzieś tutaj, żeby też trochę tych parkingów było w tym mieście. I teraz ja bym tu jeszcze dał komunikację miejską. Komunikację miejską, z tym, że zacząłbym sobie może stąd, żeby ta strefa też choć była podłączona z tą komunikacją. Czy tu jest za problem? Czy to jest za jezdnią? Co to jest tutaj? Nie tą rurą. Tą drugą rurę. No to tutaj stoi za budynek, to jest jakaś zajezdnia autobusowa, chyba tak, co? Czy to jest? A nie, to jest remiza, dobra. Ta remiza zaraz będzie. Powinna mieć wodę. Oddałem wam już przecież wodę. Jeszcze nie popłynęła, a jaki problem jest z tym? Powinno zacząć pływać, poczekajcie. Wiem, stąd zbudował po prostu pod to. Chociaż o, popłynęła, dobra. A teraz po prostu odcinek na burzu. I teraz przyszedłbym do budowy. Przeszedłbym do budowy linii. Może byśmy sobie zaczęli tak stąd. Dobra, niech będzie tutaj pierwszy przystanek. Tutaj niech będzie gdzieś tam drugi. Gdzie on jest? Tutaj, dobra. Tu niech będzie trzeci za wyjazdem. Potem już nie będziemy wjeżdżać, to żeby tutaj był od razu przystanek. Tutaj gdzieś może przy tej zajezdni tam będą miały taką nawrotkę jak nawrotkę, ale trudno. I tu jeszcze może przed skrzyżowaniem. Przejeżdżamy. Wjeżdżamy sobie na pętlę. Na pętlę tutaj. Przejedziemy sobie tak tędy. Potem następny przystanek bym dał tutaj. Potem tutaj zajechałbym pod to, z tym, że tutaj byśmy musieli dać jakąś inną drogę, żeby ten autobus mógł z powrotem wyjechać. Poczekajcie. O, może to. I to bym jakbym dał, to oni by sobie dwoma pasami jechali tu, a tu by jeden był i tylko dla tych. Czy to jest dobrze zrobione? To jest dobrze zrobione, dobra. To wtedy my to musimy zrobić sobie tak. Zrobić. Jeżeli ktoś by miał właśnie jednopasmową drogę w jednym kierunku, to bym mógł podesłać mi, bo to by było, myślę, że tutaj lepsze niż te dwa pasy. Gdyby ktoś jakimś cudem miał, to bardzo, bardzo bym prosił o podlinkowanie nam. W warsztacie Steamie już sobie to tam po tym znajdę. Albo chociaż podać nazwę, bo ja już nie mówię, a tutaj zapomniałem nacisnąć shift, już trudno. Chociaż żeby to zrobić, żebyście mogli, no jak ktoś ma, no to dlaczego miałby ten. Komuś oczywiście chcę, przecież nikogo nie będę zmuszać. Dobra, tutaj zrobił dalszy ciąg tej linii. Następny przystanek byłby może tutaj. Może trochę szybciej tutaj. Potem może nie tam do końca byśmy zajeżdżali, tylko tutaj byśmy stanęli. Potem tutaj jeszcze raz. Tutaj, potem wzdłuż tych kamienic mniej więcej jakoś. Tutaj dookoła byśmy objechali. Tu jeszcze jeden przystanek, tutaj. I wyjeżdżamy i wracamy tą samą dokładnie drogą. Myślę, że tutaj mógłby być też trochę za blisko, tutaj są siebie te przystanki. Z tego myślę, że możemy zrezygnować i być po prostu następnym w tym miejscu. Znowu na pętlę byśmy zajechali i wtedy już jedziemy na przystanek, z którego startowaliśmy. Dobra, z tym, że tutaj pytanie nosiła numer 103, dlaczego by się te autobusy z modyfikacji skasowały? Nie wiem, ale dobra. Potem się tym zajmę, to byśmy dali trochę większe te autobusy, żeby one woziły trochę więcej ludzi, bo po co mają mi się marnować. I dobra, tutaj już czeka, no całkiem, myślę, że będzie to linia całkiem okej. I jeszcze w przepisach dałbym im darmowy transport publiczny. To jest darmowy transport publiczny i tyle. Troszkę jest zaśnieżonych dróg, ale no trudno, pada śnieg, więc tak musi być. Tak musi być. Ewentualnie ja bym jeszcze może im tutaj do tego dorobił jakieś ścieżki, bo tutaj jest tak trochę biednie, jeśli chodzi o dojście, bo tu trzeba dojść albo tędy, albo jakoś naokoło, więc ja myślę, żebyśmy porobili im teraz trochę ścieżek tutaj. Tutaj, o, i mam ścieżki, jest, dobra. Ja bym sobie tą ścieżkę może doprowadził gdzieś tutaj. Tu bym to sobie doprowadził. I po prostu dojechałbym z nią obniżyć. Gdzieś na przykład tutaj.
i można by było sobie wtedy przejść łatwo do tego skrzyżowania. Potem może zrobił ścieżeczkę jeszcze stąd. Na przykład do tego bym wam tutaj dał. O, może gdzieś mniej więcej dotąd i po prostu bym dociągnął. Czekajcie, żeby to ładnie w miarę wyglądało. Jeszcze troszeczkę, o! Myślę, że tak może być. Tam może troszkę jeszcze odbił, żeby było w miarę ładnie. Dobra, i to bym też troszeczkę odbił, o! Więc to jest w miarę okej. No tutaj sporo tych różnych tych parkuje, więc miałem rację. No zobaczcie, ciekawe ile odwiedzało. Zerknijmy sobie. 33, no to całkiem sporo. 33 osoby to całkiem sporo, więc... Więc okej. I jeszcze może byśmy zrobili im... Czekajcie, jakąś ścieżkę, o, która by łączyła te dwie. Jakby ktoś się chciał przejść, bardzo proszę, niech przechodzi. Dobra, jeszcze byśmy im tutaj... Niech miałby wstawić węzeł skrzyżowania. No można by było tutaj im wstawić. Tryb węzła skrzyżowania i tutaj chodzi tylko o to, żeby im tutaj... Móc dać przejście dla pieszych. Gdzie tu mamy to przejście? Przejście dla pieszych. Gdzie ja to mogę zrobić? Tutaj. Tutaj ciach. Przejście dla pieszych. Shift. I teraz. Moment, bo coś będzie tutaj. Dobra, i się zrobił. Bardzo ładnie, jest ok. No więc mamy tutaj przejście dla pieszych. Żeby tu było już szybciej przejść. Albo na ten rynek gdzieś, albo tutaj. Bardzo proszę. Zobaczmy, jak to autobusy. Na 45 osób całkiem dużo. Całkiem sporo. Myślę, że te autobusy też 18. Jezus, 8 to jest za dużo. Myślę, że spokojnie z 8 starczy. Tak, autobusów jest za dużo. To się korki tylko niepotrzebnie tworzą. A to jest zbędne. Dobra, oni mi tu powinni zacząć jeździć. Zobaczmy jeszcze, jak to natężenie ruchu w mieście. 68%, no dosyć słabo, słabo. Ale jaki tu jest problem? No tutaj ten zjazd jest dosyć problematyczny. A dlaczego? Co tutaj się dzieje? Bo tutaj nie można przejechać do miasta właściwie. Czekajcie, bo to idzie w miarę sprawnie. Może ja bym tu skasował znaki, bo tu są znaki. Może ja bym to skasował po prostu. Może to by poszło troszkę sprawniej teraz. Zobaczmy, no idzie całkiem płynnie. Myślę, że to idzie całkiem płynnie. Dalej jadą. I tutaj to skrzyżowanie tak trochę korkuje. Pierwsze zgasiłbym tutaj w ogóle światła, bo to jest bez sensu totalnie. I tutaj też. Jak już to rondo, i myślę, że tutaj byłam młoda budowania rond. Myślę, że tutaj rondko właśnie by było dobrym rozwiązaniem. 56 może, myślę, że byłoby spokojnie starczyć. 56 rondo. Oczywiście tu kasujemy to wszystko. Muszę jeździć, ale kasuję to wszystko, bo tu jest to zbędne, myślę. Dobra. I oni jakoś powinni tutaj... Tak, tylko dalej jest korek, bo jest aha, bo ten autobus ma problem z obsługą przystanku. Dobra, zdajmy ten przystanek, zasilimy tam. On powinien tu pomóc troszkę, jeśli chodzi o... O to przejście powinien troszkę pomóc, żeby tutaj nie było takich korków. Ewentualnie tu też mogę strzelić rąk, chociaż nie wiem, czy będzie potrzebne. Tutaj ten budynek tu troszkę stoi, ja bym go może dosunął bardziej do tamtego. Już nie mam wchodzić, dobra, to ja bym go może przesunął. Gdzie bym go walnął? Może tutaj? Albo... Dobra, niech stoi tutaj. Znajdę, że sobie po prostu tutaj stoi i tyle. No to jest w ogóle sklep. No to sklep może stać. Z tym, że jeszcze bym troszkę go odsunął, a tak niech sobie jakoś tam lecą. Dlaczego tu jest znowu korek? Bo są... Aha, bo jest problem ze skrętem tutaj. Tu są światła, wyłączamy światła. To jest zbędne i tak samo tam to też jest zbędne, bo tam myślę, że też się utworzyły. Dobra, teraz poczekajmy, czy oni tutaj troszkę to usprawnią, ten skręt. No tutaj wiadomo, że to jest dosyć spory ruch jednak. No natężenie ruchu dalej jest całkiem spore. Jeśli chodzi o to. Chociaż tu już jest sprawniej, chociaż dalej się to zatyka. O Jezu! No to jest jakieś takie coś... Czekajcie.
Oni to w miarę szybko wjeżdżają, z tym, że jest problem, bo tu się oni pchają. Oni się tu pchają i jest problem, bo czasami... Czekajcie, dobra, zróbmy tak, Ctrl-S. Tutaj po zjeździe z ronda proszę nie zmieniać pasów. Z ronda możecie zjechać... czekajcie, możemy zrobić coś dobrego, tak, że z ronda zjeżdżacie tutaj lub tutaj, tutaj lub tutaj z tych pasów i po prostu proszę sobie dalej radzić. Już tutaj płynnie proszę przejeżdżać, żeby tu nie marnować czasu. I bardzo płynnie wjeżdżamy na to rondo. Dobra, to tutaj jest. Dobra, to jest w miarę. Teraz tu to rondo też się zapycha, a to rondo się zapycha przez to rondo. Oni tutaj nie przejeżdżają bardzo płynnie. Ja bym skasował te znaki. Czy to też pomoże? To chyba trochę pomoże, ale... Ale dalej jakoś tak oni tak bardzo wolno wjeżdżają, bardzo wolno opuszczają. No tutaj, no tak, wiecie, tutaj w ogóle to się wszystko zaraz zatka. Chociaż jest trochę lepiej. Ale dalej jest dosyć problematyczny. Ile tu jest pasów? Bo jak tu są trzy pasy, to ja proponuję właśnie. Wy tam już nie zmieniajcie tych pasów. Wy w ogóle tutaj pomiędzy tu macie mało miejsca, tam macie na końcu. To powinno iść sprawnie całkiem, bo dlaczego to idzie jakoś wolno? Strasznie wolno idzie ten gwiazdnik tutaj. Oni się strasznie tutaj korkują, no. Idźcie, jedźcie, 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 nie hamujcie tutaj. Ewentualnie może, czy tu w ogóle ludzie chodzą? Tu właściwie ludzie nie chodzą, to nie jest wina tego. No tu tutaj się to zatyka i tyle. Ale jest ten korek trochę mniejszy, dobra. Jeszcze, to się korkuje. Korkuje się tutaj ten wyjazd. Ja bym może tutaj skasował te znaki, czekajcie. Te znaki skasuję. To rondo jest, no, dosyć mocno się teraz zapycha, niestety. I to jest problem. Oni tutaj wszyscy próbują jechać, może zróbmy jeszcze inaczej. Zróbmy z tej strony. Chociaż gdyby ten wjazd zablokowany, dał się tak robić, żeby był jeden pas na przykład. Bo wtedy z tego bym im dał, ale z tego za to nie, nie? No i tutaj jest dosyć to ciężki. No, ronda wam tutaj na pewno nie zrobię, ewentualnie. To też jest bez sensu. Tutaj każdy staje, żeby tylko... Nie, to jest bez sensu. Czy to nie ma jakiś znak stop? Nie, no to dlaczego jest tak jakoś? Dobra, spróbuję z tym wjazdem na zablokowany. Zobaczę, co się wtedy stanie. Czy oni to szybciej będą opuszczać, bo jak oni będą szybciej opuszczać rondo, to to może pomóc. Ejo, idź mi z tym, bo ty mi przeszkadzasz. Czy mogę to odkliknąć jakoś? O, właśnie. Chciałem to odkliknąć, bo to mi przeszkadza. I te autobusy. Moment, ile tu mam autobusów? Nie, no jest okej, okay, ale tu jest ten przystanek za blisko. Ja bym go sobie przesunął odrobinkę... Chwila, bo ja tutaj go nie przesunę. Ja bym go sobie przesunął może tutaj i on wtedy był trochę dalej i to by sprawniej szło. Zobaczmy, jak teraz to pójdzie. Dobra, korka właściwie nie ma, wszystko w miarę sprawnie to idzie, więc trochę się chyba sytuacja poprawiła. No poza tym, że właściwie... No, ale dlaczego oni tutaj zjeżdżają z tego pasa? Co tutaj jest znowu z tego? Z kipszczone, czekajcie. Ja bym chciał, żebyście tylko z tego sobie zjeżdżali. Z tego tylko zjeżdżamy. No, widzę, że to idzie coraz bardziej płynnie. Coraz bardziej płynnie. Tutaj jest lekkie zakorkowanie, ale to jest takie drobne. Na koniec wszyscy jedą jednym pasem, no to nie wiem co, tu nie mogę poradzić, no. Mało sprawnie wjeżdżają, no ewentualnie mogę im tutaj dać na wjazd zablokowane. Tylko czy to coś pomoże, to bardziej myślę, że mi zatka to rondo i tyle. Właśnie, bo oni tu nie będą mogli jak przejechać, rondo się zapcha i no właśnie. Więc lepiej jest, żeby to rondo płynniej szło. Nie o to chodzi. Żeby to rondo płynniej szło, niż ewentualnie przejście wyłączę. Nie to. Przejście im ewentualnie wyłączę, no może coś. Czekajcie, poobserwujmy to na chwilkę. Poobserwujmy, jak to tutaj idzie. No, oni tak wjeżdżają, ale tak niemrawo dosyć, no. Dosyć wolno opuszczają, niestety. Bo już po wjeździe na rondo właściwie jest ok. Po wjeździe na rondo nie ma żadnych korków, ale po prostu... No, z wjazdem trzeba trochę poczekać. Po prostu z wjazdem są problemy i tyle. Z wjazdem są problemy i tyle. To się przez to troszkę zapycha, to wszystko. Natomiast oni tu płynnie właściwie wjeżdżają, więc myślę, że nie są tego jakimś specjalnym korkiem. Bo oni tu po prostu płynnie przejeżdżają. To jest taki bardzo, myślę, że to jest bardzo płynne.
Może nie bardzo, ale to jest płynne, to jest złoty. Oni właściwie cały czas podjeżdżają, to nie jest tak, że oni stoją i tyle, tylko po prostu oni przejeżdżają i to po prostu troszkę trzeba postać. Tu jest w miarę okej, tu właściwie całe jest wszystko okej, moim zdaniem, tylko po prostu są miejsca, gdzie jest ten ruch trochę bardziej napięty i tyle. Oni tu, zobaczcie, płynnie przejeżdżają, to nie jest tak, że oni nie wiadomo ile stoją. Zobaczmy jeszcze, jak to ma zimowy rynek. No, 52 osoby, całkiem myślę, że sporo, więc myślę, że jest okej. Tu ile ludzi jedzie tym autobusem? Pokaż mi ten autobus, dobra, jak się zatrzyma i wtedy zobaczymy. No, zatrzymuj się. 70, no i okej. Ewentualnie ten przystanek można by trochę przesunąć, bo on tu jest dosyć problematyczny, ja bym może go dobrze tak. Może ten przystanek by troszkę pomógł, żeby po prostu nie zatrzymywał się od razu tu, tylko raczej tu. Tu jest, myślę, że lepsza lokalizacja niż tam tuż za przejściem. Natomiast tutaj idzie to zobaczyć. Tu jest sporo ludzi, jakieś krzesełka, różne jakieś, o. Turysta jest na przykład, nie? Bo tutaj większość turystów pewnie odwiedza sobie zimowy rynek. No, raczej wątpię, żeby ktoś z tych... Dobra, jeszcze chyba krematorium im brakuje, nie? Ja bym mógł tu jakieś krematorium w sumie postawić. Może przy tej głównej drodze bym postawił. Niech mają dwa krematoria. Żeby trochę to jednak poszło, dobra. Powinno, myślę, że pójść. Dobra. Jak jeszcze zobaczycie, jak tam korki? 79. No zobaczcie, to właściwie nie jest korek, ten korek właściwie się zmniejszył. To jest pewnie o 81 jest nawet. Więc to jest właściwie... Tu w tym mieście nie ma korków, dobra. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Proszę, że dotrwaliście do tego momentu filmu. Jeśli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, zostawcie łapkę w dół. Zostawcie też jakiś komentarz. Możecie zostawić na przykład, czy wam się podobał odcinek, czy nie. I co? I życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru. Zależy, kiedy oglądacie ten materiał. Cześć i pa, pa!